Cześć, z tej strony gramy w piłkę. Dziś robię omówienie po na pierwszej ligi w starym składzie, czyli z Danielem Perugą, asystentem trenera Podbryski Dziedzic Bielsko-Biała. Dzień dobry. Serdecznie. Z Rafałem Godzickim, menadżerem do spraw sportu w Warcie Poznań. Dzień dobry. Cześć, witam. A naszym specjalnym gościem jest Marek Wojtaszek, prezes Puszynie Połomice. Dzień dobry. Witam serdecznie, cześć. Zacznijmy od naszego gościa. Jak na tygodniu udzielił pan wywiadów? Już nie liczę, szczerze mówiąc, ale no, od poniedziałku nie robię nic innego, tylko tak naprawdę odbieram telefony od dziennikarzy. Jest to miłe, no bo bardzo głośno się zrobiło o naszym klubie, ale po 2 dniach zauważyłem, że 75% pytań się powtarza, więc jest trochę łatwiej. Jest pan zaskoczony, czy bardzo zaskoczony tym awansem? I kiedy Nie. pan jeszcze pomyślał pan, że naprawdę to się może udać? Znaczy nie, no tak pół żartem, pół serio mogę powiedzieć, że się tego spodziewałem od samego początku, a tak zupełnie na poważnie to myślę, że zacząłem się tego spodziewać w momencie, kiedy Konrad Stępień strzelił trzecią bramkę w meczu z Termaliką. Do tego momentu to wszystko było takie bajkowe science fiction dla mnie i powiem szczerze, że najbardziej tego meczu finałowego bałem się po półfinale z Wisłą, bo dużo osób jakby wtedy dookoła zaczęło wierzyć w to, że Puszcza może ten sezon skończyć awansem, a wiedzieliśmy, że ten mecz w Termalice będzie bardzo trudny i że jakby te oczekiwania są bardzo rozdmuchane i ewentualna porażka w Niecieczy, no, byłaby pewnie trudna do przełknięcia. Gdy robiłem z panem wywiad, to mówił pan, że macie kilku małych sponsorów. A czy teraz to się zmieni? Mam nadzieję, że się zmieni, bo jakby w Ekstraklasie te oczekiwania i potrzeby czy wymagania finansowe, żeby w tej lidze być konkurencyjnym, są jeszcze większe, więc mamy nadzieję, że ten pozytywny trend, który gdzieś tam widzimy w mediach, bo się o nas pisze dużo, ale przede wszystkim pisze się o nas dobrze, no spowoduje, że będą przedsiębiorstwa czy firmy, które będą chciały się w cudzysłowie ocieplić przy tym naszym wizerunku i jakieś swoje produkty właśnie promować przy Puszczy Niepomice. Czy przed sezonem były znane premie za awans, czy tym razem piłkarze nie zabaczali sobie tym głowy? Przed każdym sezonem tak było, zarówno przed poprzednim sezonem, kiedy walczyliśmy o utrzymanie, jak i przed tym. Zawsze na początku sezonu zakładamy każdy możliwy scenariusz i teraz też tak było. A czy trener Tułacz mówił zawodnikom, żeby nie rezerwowali sobie urlopu po sezonie od razu, bo mogą być braże? Czy jednak ktoś musiał odwołać wakacje? Nikt się nie przyznał do tego, że musiał odwoływać wakacje, więc mam nadzieję, że wszyscy do końca wierzyli. Natomiast faktycznie od wczoraj piłkarze są już na urlopach, dostali 10-11 dni wolnego, no bo to też jest dla Beniaminków zarówno Ekstraklasy, jak i pierwszej ligi dosyć trudna sytuacja, bo ze wszystkich drużyn, które będą rywalizować w nowym sezonie, mamy najmniej wolnego czasu. Po której bramce z Wisłą odetnął pan już tak na spokojnie? I czy Kevin Komar dostał uraz? I czy gdy Kevin Komar dostał uraz w 40 minucie, to wystraszył się pan trochę? Jeżeli chodzi o to, po której bramce uwierzyłem, że to już jest koniec, to po trzeciej. Kiedy Lucjan Klisiewicz strzelił bramkę na 3-1, to już byłem przekonany, że no Wisła nie odrobi w 3 minuty 2 bramek. No po czwartej to wiadomo, że już jakby ta radość była pełna i już myśleliśmy wtedy o tym, że za 2 godziny będziemy oglądać mecz, w którym poznamy naszego finałowego rywala. Natomiast z Kevinem faktycznie była ciekawa sytuacja, bo w momencie, kiedy on doznał kontuzji i musiałby się rozgrzewać Krzysiek Wróblewski, to Krzysiek miał 3 żółte kartki. I gdyby się okazało, że kontuzja Kevina byłaby bardziej poważna, a Krzysiek na przykład w drugiej połowie z Wisłą złapałby kartki, no to mielibyśmy dosyć spory problem, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a Kevin jeszcze w tym meczu z Wisłą zdążył zaliczyć 2 asysty. A ten mecz mi się czy jakoś pan bardziej przeżywał, bo tak naprawdę w Termalice wesoło pa wcześniej. Tak, to prawda. Znaczy, no wiadomo, że emocje i jakby towarzyszące temu spotkaniu były ogromne, bo z jednej strony stawka z tego spotkania, z drugiej strony ja 2 lata wcześniej dokładnie w tym samym miejscu, praktycznie o tej samej porze świętowałem awans do Ekstraklasy z Termaliką, po czym zdecydowałem się wrócić 2 dni czy 3 dni później do Puszczy Pierwszoligowej wówczas, więc na pewno dla mnie to była prywatnie mega historia. Natomiast powiem szczerze, że w ciągu całego meczu tak bardzo się denerwowałem, że musiałem sobie później kilka razy odtworzyć jakby skrót z tego meczu, żeby w ogóle sobie przypomnieć, jak padały bramki, bo jakby
sam fakt tego, że strzelaliśmy albo traciliśmy bramkę, pamiętałem, ale gdybym miał tuż po meczu na gorąco opisać, w jaki sposób te bramki padały, to nie umiałbym tego zrobić. No, więc emocje były bardzo duże, radość też, natomiast też nie chcieliśmy jakby bardzo, aż tak bardzo cieszyć się w samej niecieszy, no bo też chcieliśmy jakby być fair wobec gospodarzy tego spotkania, którzy jednak go przegrali. I tak naprawdę taka potężna, prawdziwa i otwarta radość była dopiero jak przyjechaliśmy do Niepołomic jakieś 3 godziny po meczu. Wielu transferów można się było spodziewać, można się spodziewać. I co dalej z Boguskim, Wojcinowiczem, Romanem Jakubą, Tiago. I czy uda się utrzymać Kevina Kamara? To znaczy, muszę powiedzieć, że jesteś bardzo dobrze przygotowany, bo większość z tych nazwisk, o których mówisz, to zawodnicy, którym 30 czerwca kończą się kontrakty, rozmawiamy z nimi teraz. W przypadku Romana Jakuby musimy jeszcze rozmawiać z klubem, do którego jest do nas wypożyczony. Tam są pewne zapisy umożliwiające nam jakby pozyskanie tego zawodnika, ale no będziemy jeszcze z Walmerią rozmawiać. No co do Kevina, jakby Kevin ma jeszcze 1,5 roku ważny kontrakt, dużą szansę na grę w Ekstraklasie, także akurat w jego przypadku jestem dosyć spokojny o to, że będzie z nami w kolejnym sezonie. A ile transferów ma się spodziewać? Mieliśmy w poniedziałek już bardzo szybko po tym awansie taką rozmowę ze sztabem szkoleniowym, jakby z pozostałymi osobami, które mają ważny czy decydujący głos w klubie. No jakby zasada jest taka, że będziemy chcieli oprzeć się na tej kadrze, która ten sensacyjny awans uzyskała. Natomiast mamy pewne braki na niektórych pozycjach i myślę, że kilku transferów można się spodziewać, natomiast będziemy szukać na pewno bardziej wzmocnień niż uzupełnień zespołu. Ja tylko zacznę, bo panowie też mają pytania na temat stadionu. Kiedy zacznie się modernizacja stadionu? I teraz do niego. I czy na rundę wiosenną wszystko będzie gotowe, czy dopiero na następny sezon? Jesteśmy teraz po rozmowach w Polskim Związku Piłki, no, w Ekstraklasie, w siedzibie Ekstraklasy. Byliśmy wczoraj na spotkaniu takim dla beniaminków i też w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać na temat jakby wyzwań, jakie czekają nas dotyczących rozbudowy stadionu. Jest pewna szansa na to, że w tym sezonie Puszcza zagra na własnym stadionie, natomiast tutaj bardzo dużo pracy trzeba włożyć. Trzeba też pamiętać o tym, że no, prace budowlane to jest dosyć skomplikowana materia i tutaj też trzeba mieć pewne uzgodnienia, zgody, pozwolenia i tak dalej, więc przygotowanie dokumentacji też będzie trochę trwało. Natomiast ja jestem optymistycznie nastawiony do życia, zwłaszcza po tych wydarzeniach ostatnich tygodni, więc mam nadzieję, że uda nam się sprostać temu wyzwaniu i w tym sezonie Ekstraklasa zawita do Niepołomic. Tak, do Niepołomic, Niepołomic. Mają panowie jakieś pytania? Sprawdził, masz? Nie mam, ja przede wszystkim chciałbym pogratulować, bo byłem tą osobą, która nie wierzyła w ten sukces w połowie sezonu i uważałem, że Puszcza jednak nie da rady nawet znaleźć się w pierwszej szóstce, ale na sam koniec bardzo się ucieszyłem. Jestem rodowitym Krakusem. Często gdzieś tam bywałem w Niepołomicach i fajnie, że takie miasto, taki klub ma Ekstraklasę i przede wszystkim teraz trzymam kciuki, żebyście wrócili do Niepołomic, żebyście grali na własnym stadionie, bo myślę, że ten awans najbardziej właśnie będzie smakował wtedy, kiedy Puszcza będzie grała na swoim boisku. No ja tak samo myślę, że gratulacje tutaj są jak najbardziej na miejscu. Tyle co człowiek mecze rozegrał przeciwko Puszczy i jako zawodnik, a teraz pierwszy raz jako trener i w tym specyficznym miejscu. To tak samo jak Rafał, właśnie gdzieś tam człowiek nie jakoś w 100% nie wierzył, ale w trakcie rundy już jako asystent trenera i grając mecz w Niepołomicach, gdzie zremisowaliśmy 1-1, to tak byłem pewny, że baraże będą, ale że awans,
No, duży, duży szacunek, naprawdę duży szacunek i to się ceni. I tak Rafał mówi, najbardziej będzie cieszyło, jak będzie tak wszystko w niepołomicach. I duże gratulacje. Wielkie dzięki panowie, to jakby ja to odbieram nie tylko jakby gratulacje skierowane do mnie, ale przede wszystkim do sztabu, do zawodników. Powiem szczerze, że jakby tak odnosząc się do tego, co Daniel powiedziałeś, no to faktycznie ten mecz z Podbeskidziem to był jeden z tych meczów, kiedy tak gdzieś wewnętrznie po tym spotkaniu czuliśmy się, że tracimy ten dystans, bo tam długo przecież prowadziliśmy z wami 1-0 i gdyby nie ten rzut karny, no to mogliśmy być jeszcze tam bliżej nawet tej dwójki, więc myślę, że o baraże w pewnym momencie to już byliśmy spokojni. Ja miałem takie wrażenie, że może nie wokół samego zespołu i zawodników, bo oni jakby z meczu na mecz emanowali coraz taką większą pewnością siebie i spokojem, co myślę dało nam te kluczowe wyniki w ostatnich meczach. Natomiast jak wokół klubu powiem wam szczerze, to były dwa takie spotkania, kiedy trochę wydawało się, że ta szansa, ten pociąg może nam odjechać. Pierwszy to był mecz w Katowicach, gdzie też prowadziliśmy 1-0, a później goniliśmy wynik i skończyło się 2-2. Natomiast później ten punkt zaczęliśmy bardzo cenić w momencie, kiedy z GKS-em przegrał Ruch. No bo wtedy jakby na samym końcu zabawa się zaczęła na nowo. Natomiast dla mnie najbardziej, powiem wam szczerze, szalony mecz i taki, który trudno jest jakby logicznie zrozumieć, to był ten mecz z Chrobrem Głogów, gdzie my chyba w żadnym meczu tego sezonu nie graliśmy tak ofensywnie i nie mieliśmy aż tylu sytuacji z gry. Chyba ponad 20 strzałów w tym meczu oddaliśmy, no i nic nie wpadło. No i po prostu wtedy wszyscy tam z góry wygrali, no już wiadomo było, że Ruch awansuje z drugiego miejsca. Natomiast no, wiedzieliśmy, że w takim razie czeka nas najtrudniejsza ścieżka, czyli półfinał baraży z Wisłą. No i przy wygranej z Termaliką drugi mecz barażowy też poza Niepołomicami. Jeśli byśmy oczywiście pokonali Wisłę, co wtedy wydawało się bardzo trudnym zadaniem. Natomiast myślę, że dzisiaj z perspektywy tego, że już kilka dni upłynęło od tego momentu awansu, no to myślę, że teraz nie można powiedzieć, że ten awans był przypadkowy. Bo wygrać dwa mecze w barażach na tak trudnych terenach z Termaliką, z którą nie mogliśmy wygrać od 2 czy 3 lat i traciliśmy tam bramki w pierwszej czy w drugiej minucie i zawsze byliśmy dużo słabsi, to na pewno w tym finale była duża, duża rzecz. No a potwierdzić po raz trzeci, że mamy patent na Wisłę, tylko że tym razem przy wsparciu 23 tysięcy widzów, no to powiem szczerze, że może to zabrzmi lekko tak mniej skromnie niż gdzieś tam zawsze się wypowiadamy, bo uważam, że nie byliśmy faworytem żadnych z tych dwóch meczów. Tak mam takie przeświadczenie, że ta drużyna w tych dwóch meczach zdecydowanie udowodniła, że ten awans nie był przypadkowy, że na niego zasłużyła. To dziękuję bardzo, panie Marku, że znalazł pan dla nas czas. Słuchajcie, ja jeszcze może coś dodam, bo generalnie wydaje mi się, że Puszcza najbardziej została zmotywowana przez trenera Stokowca i dlatego awansowała do Ekstraklasy, żeby właśnie kluby ekstraklasowe mogły jeździć do Niepołomic, dlatego naprawdę trzymam kciuki za to, żeby te mecze odbywały się na stadionie Puszczy. Piękne, dzięki, ale tu jakby odnosząc się do tego, to muszę wam powiedzieć, że świetnie Zagłębie Lubin, bo jakby ze wszystkich stron teraz spływają do nas gratulacje i tam SMS-owe i na Twitterze i gdzieś tam. Dostaliśmy nawet list z Lecha Poznań dzisiaj od prezesa Lecha z gratulacjami. Natomiast Zagłębie zaraz po tym zwycięstwie wrzuciło fantastycznego tweeta na ten temat, właśnie odnosząc się do tej całej sytuacji, także naprawdę czapki z głów przed tą drużyną i przed tym klubem, że no potrafiło tak w taki fajny sposób zażartować siebie i odnieść się do tego, więc wszystkim bardzo dziękujemy i powiem szczerze, że już mimo, że teraz pracy jest naprawdę ogrom, bo czeka nas no niesamowite wyzwanie, to ja już szczerze mówiąc nie mogę się doczekać tego, jak zaczniemy jeździć po tych wszystkich ekstraklasowych boiskach i próbować rywalizować z najlepszymi drużynami w Polsce. To waszym gościem był Marek Wojtaszek, prezes ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Dziękuję. Dziękuję. Brzmi to jeszcze dalej trochę jako science fiction, ale cieszę się i dziękuję. Także zapraszam was, panowie, oczywiście, ale ciebie też, Antek, na ekstraklasowe granie Puszczy. Jak tylko będziecie gdzieś w okolicy, to zawsze jesteście mile widziani.
My się na pewno zobaczymy. Tak jest, my tak, my na pewno. A to życzę. Jakbyś miał ochotę, to zapraszamy. Tak, poczekamy na ciebie, Daniel, w przyszłym sezonie. Dobra, dobra. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie. Dobrej audycji, cześć. Dobrze, to przejdźmy do barażów. Mecze puszczy możemy trochę krócej, ale zacznijmy od meczu Termalika Stal. Stal walczyła do końca o baraże z Arką i Podbeskidziem. Czy Stal była od razu na straconej pozycji w meczu z Termaliką? Bo w lidze nie udało się w nim zagrać, chociaż w tym meczu Stal w statystykach lepiej wyglądała. Panie Danielu, najpierw. Akurat ta bezpośrednia rywalizacja między gdzieś tam Podbeskidziem, Stalą a Arką, bo tak to wyglądało na samym finiszu. No gdzieś Stal, no najważniejsze było to, że nawet w małej tabeli trzech drużyn byłaby w barażach, aczkolwiek mecz tutaj w Bielsku i wiele takich zresztą naszych spotkań, ale pewnie do tego przejdziemy, to pokazał, że no ważne są bramki. Nieważny jest styl czasem, bo tak jak trener Myśliwiec i mnóstwo trenerów podkreślało, że zdominowaliśmy zespół i tak, ale gdzieś traciliśmy punkty, aczkolwiek co dostali. Myślę, że fajnie jako Beniaminek w barażach. Zobaczcie, Beniaminek w barażach, Beniaminek w Ekstraklasie jako Ruch. Okej, Chojnice no niestety nie udźwignęły ciężaru i będą musiały znowu powalczyć. Aczkolwiek co dostali i meczów z Niecieczą. Myślę, że dla Stali to była taka nagroda za cały ten sezon, za tą ofensywną grę. I jako Beniaminek fajny styl prezentowali. Myślę, że ten baraż to było właśnie taka wisienka i to, że się nie udało, myślę, że tam nikt nie brał pod uwagę tego, że gdzieś ograją Termalik. Nie chwalę? No bez dwóch zdań. Wielki, może nie wielki sukces, ale na pewno sukces dostali Rzeszów, to były baraże. Gra rzeczywiście cały sezon bardzo, bardzo ofensywna, trochę nie pod drużynę, która chciałaby awansować z pierwszej ligi, bo niestety w pewnym momencie na poziomie pierwszej ligi, czy nawet i polskiej ekstraklasy, bardzo często trenerzy uruchamiają styl gramy na wynik. Czyli generalnie już nie ma takiej gry mega ofensywnej, bardzo często jest gra zachowawcza. Trener Myśliwiec tego nie słynie, trzymał się od pierwszego do ostatniego meczu swoich zasad i został nagrodzony. Został nagrodzony tym, że miał prawo zagrać w barażu o ekstraklasę. Ale wydaje mi się, że patrząc na to, jak była Nieciecza prowadzona, to ja nie dawałem żadnych szans Stali Rzeszów i generalnie to się potwierdziło, aczkolwiek dla Stali Rzeszów to jest bardzo fajna nauka na przyszłość. Mniej więcej poznali pierwszą ligę, wiedzą czym się ją je. Dla trenera Myśliwca bycie w samym barażu to również jest fajny wynik, ale świetne doświadczenie na przyszłość. I myślę, że i Stal Rzeszów jako klub jest w stanie z tego wyciągnąć lekcję, ale również i na przyszłość trener Myśliwiec. Gdziekolwiek on nie wyląduje, to myślę, że ten sezon jest dla niego też czymś, co wiele go w życiu trenera nauczyło. Wisła Puszcza. Czy piłkarze Wisły nie zadała ranga i presję meczu? Bo wyglądali na trochę takich przestraszonych. A tym bardziej pierwszy cenny strzał dopiero dali w 80 minucie. Panie Rafale? Myślę, że przestraszyć na pewno się nie przestraszyli, to nie był stres. Popatrzmy statystyki i na wyniki meczów Wisły Kraków w tych najważniejszych meczach w tej rundzie. Przegrana z Ruchem, przegrana z Puszczą, nawet to Zagłębie, gdzie mieli już na wyciągnięcie ręki awans bezpośredni. Drużyna po prostu nie stawała na wysokości zadania. Aczkolwiek jakbyśmy zobaczyli, na którym miejscu zaczynali tą rundę, na którym miejscu skończyli, jakie mieli szanse, no uważam, że zrobili kawał dobrej roboty, no ale niestety w tych najważniejszych meczach nie wyszło i przypuszczam, że
my możemy to oceniać, powiedzmy, jako kibice z boku, że nie wiem, nie dźwignęli presji, tak? Myślę, że trener Sobolewski sam dobrze wie, gdzie był klucz w tym wszystkim, aby właśnie te najważniejsze mecze były wygrywane, aby były 3 punkty, bądź po prostu awanse do kolejnej rundy i w tych najważniejszych meczach Wisła nie dała sobie rady. I ja nie chcę jakby zwalać całej winy na otoczkę, na presję, bo myślę, że każdy zawodnik, który przychodzi do Wisły Kraków, wie doskonale, że na mecze chodzą tam kibice, którzy wytwarzają tą presję, chcą wrócić jak najszybciej do Ekstraklasy. A większość tych chłopaków, która przyszła do Wisły, to są zawodnicy już ograni na pewnym poziomie, więc ten stres raczej nie powinien im plątać nóg, więc ja absolutnie nie zrzucam winy akurat na to. Panie Danielu? Ja myślę, że walka z Puszczą tak zwanego debiutanta, jak dla mnie, Wisły Kraków w tej lidze i przegranie 3 meczów to też nie jest przypadek. No weźmy cechy wolicjonalne i mental zawodników Puszczy Niepołomice a Wisły Kraków. Myślę, że piłkarsko każdy z nas tutaj jak jesteśmy i nie tylko my powiemy, że Wisła zjadła tą ligę, bo taka jest prawda. No, nie ukrywajmy tego, wszyscy o tym dobrze wiedzą, no, ale mental i tutaj jednak ta gra stricte defensywna jednak w pierwszej polskiej lidze jest bardzo istotna. Jest mega istotna, bronienie, stały fragment, zresztą znamy to nie od dziś, Puszcza tak jest, taka jest. Do tego dobrała mega trafne transfery typu Koi i można Sołowiej. No to są ludzie, którzy no, niesamowite liczby wykręcili u trenera Tułacza, strzelając bramki, broniąc, no i to można tak wymieniać w koło, a przy Wiśle grając u siebie, no nie będę szczery, no ja nie brałem pod uwagę tego, że Wisła przegra ten mecz. No, nie, no myślę, że każdy z nas tutaj też tak jak to powtórzę, ale w sumie jak się tak człowiek zastanowi, to myślę, że ten mental, taka chęć i wola, wolicjonalne rzeczy tutaj były po stronie Puszczy, bo samym piłkarskim, umiejętnościami piłkarskimi nie jesteś w stanie wygrać pierwszej ligi. O, zobaczcie sytuację ŁKS-u, gdzie dużo zawodników mówi, że zespół był dużo lepszy w tamtym sezonie, ale jakościowo, a w tym znowu było jako team, jako doszła jeszcze ta charakterystyka, charyzma i to wszystko, więc to jest bardzo istotne. Wiśle jakość ponad tą ligę, myślę, że w Ekstraklasie środek tabeli, ale tutaj jeszcze są potrzebne cechy wolicjonalne i Puszcza tym po prostu baraże zdominowała. Termalika Puszcza. Nie utarło się, że Puszcza wygrywa tylko u siebie, a tutaj znowu wyjazd i znowu wygrana. Mecz otworzył się dopiero w drugiej połowie. Czy to Puszcza zaskoczyła panu się jakoś w tym meczu? Panie Danielu? Nie, no tak wspomniałem, no gdzieś jeszcze Termalika zaczęła, otworzyła wynik. Myślę, że no tutaj też przeanalizując zespół i w ogóle otoczkę całą, no to samo jest porównywalna sytuacja jak w Krakowie, gdzie jakość okej, po stronie zawodników, ale tutaj to co Marek powiedział, że Puszcza nie wygrała meczu na Termalice od iluś tam lat, dajmy na to. I tracąc bramki w początkowych minutach, zobaczcie, myślę, że trener Tułacz na pewno to przytoczył i zmotywował chłopaków tym, że no panowie, kiedy jak nie teraz. To są takie rzeczy, to są bardzo istotne, a trener Tułacz myślę, że jest bardzo charyzmatyczną osobą, która jest w stanie wpłynąć na każdego zawodnika, nawet na zawodnika typu Thiago, który jest stricte piłkarsko też bardzo fajny, ale może u niego jeszcze wolę walki i wszystko przytoczyć. I dla mnie no jest to mega zaskoczenie, aczkolwiek taka jest piłka nożna i w piłce nożnej zdarza się wszystko. Dlatego ja też wierzyłem w nas, że będziemy na 6. miejscu do samego końca. Panie Rafale?
Ja może powiem tak, jak ja w styczniu nie wierzyłem w to, że Puszcza się znajdzie w, nawet na miejscu barażowym, tak jak już później było bardzo blisko tego i de facto już została tylko i wyłącznie walka o tą drugą pozycję, a to, że Puszcza będzie w barażach było pewne, to ja wielokrotnie rozmawiałem z różnymi znajomymi i mówiłem, że jeśli Puszcza tym razem znajdzie się w barażach, to ma idealnego trenera do tego, aby te baraże wygrać. Trener Tułacz to jest trochę dla mnie taki zadaniowiec. To jest trener, który właśnie potrafi w odpowiedni sposób zmotywować, przygotować drużynę na wybrane mecze w lidze, tak jakby. Tak zawsze mi się wydawało, aczkolwiek ten sezon pokazał, że tych meczów naprawdę było sporo. I trener świetną zrobił robotę, ale pierwszy mecz, na pewno duża niespodzianka, zwycięstwo z Wisłą. Mówię niespodzianka nie bez powodu, bo Puszcza 3 razy wygrała w tym sezonie z Wisłą i wygrywała również wcześniej na stadionie przy Reymonta, więc powiedzmy, że w tym barażu to była niespodzianka. A później, jeśli chodzi o mecz z Niecieczą, to dla mnie, w mojej ocenie, oni już byli tak nakręceni, że cokolwiek by się tam nie wydarzyło, to zwycięstwo z Wisłą w Krakowie spowodowało to, że oni dla siebie, dla samych siebie byli faworytami w tym spotkaniu. Oni wiedzieli, że mogą zbić się na swoje wyżyny umiejętności, zagrać nie na 100%, ale przysłowiowe 105% nawet i być tak bardzo zmotywowanym, że żaden wynik ich po prostu nie zabije. I myślę, że pokazali to grając w Nieciecze, a zagrali swoją piłkę. Zagrali naprawdę, stracili bramkę, stracili te bramki, ale wierzyli w ten awans do samego końca i awansowali moim zdaniem w meczu z Niecieczą absolutnie zasłużenie. Jako pierwszy do Ekstraklasy awansował ŁKS. Jak podobał się panu ten zespół? Co muszą jeszcze zrobić, żeby nie spaść? I czy Pirlo poradzi sobie w Ekstraklasie? Bo Daniel Ramirez nie do końca sobie poradził. Panie Rafale? No to jest, jakby to powiedzieć, drugi raz ŁKS awansuje z trenerem Oskarem do Ekstraklasy, drugi raz w bardzo podobnym stylu, czyli fajnie się oglądało ŁKS. Drużyna złożona naprawdę z ciekawych zawodników i drużyna przede wszystkim chcąca grać w piłkę. Złapała niesamowity gaz, że tak powiem, jeśli chodzi o mental, również urośli i tworzyli całościowo świetną drużynę. Czy oni sobie poradzą w Ekstraklasie? Myślę, że mają takich zawodników, którzy są bardziej skrojeni na Ekstraklasę niż na pierwszą ligę, chociażby Pirulo, ale myślę, że bez wzmocnień przy stylu trenera Moskala mogą mieć problemy, bo jeśli chodzi o to, że zjedli tą pierwszą ligę, ja trochę się zapatruję na Miedź Legnica w poprzednim sezonie, gdzie również bardzo szybko sobie zapewniła awans, no ale widzieliśmy, że również bardzo szybko zapewnili sobie, że tak powiem, spadek z powrotem do tej pierwszej ligi. I ja mam wrażenie, że ŁKS może być bardzo podobną drużyną, aczkolwiek myślę z drugiej strony, że trener Moskal wyciągnie z ostatniego razu dużo wniosków i trochę inaczej będzie działał, troszkę inaczej ustawić drużynę, jeśli chodzi o grę, samą grę w tej Ekstraklasie. Panie Danielu? No tak, ja tutaj też nawiązując do Miedzi Legnica, myślę, że jest to jakiś tam przykład dla ŁKS-u, że wygranie w Cuglach pierwszej ligi bezapelacyjnie to nie daje handicapu takiego, że zostaniesz w Ekstraklasie, więc myślę, że trener Moskala, tak jak Rafał wspomniał, że wnioski zostaną wyciągnięte z poprzedniego awansu. Myślę, że wzmocnienia są jak najbardziej wskazane w tym zespole, a szczególnie w linii defensywnej, bo ofensywa
Myślę, że tak, że ci zawodnicy w ofensywie naprawdę mają predyspozycję do tego, żeby robić robotę w ekstraklasie i przy tej kulturze gry troszeczkę wyższej niż w pierwszej lidze mogą jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Aczkolwiek bardzo istotną rzeczą jest dla ŁKS-u wzmocnienie linii defensywnej. I to będzie myślę taki klucz. Jeżeli im się to uda, to myślę, że byt w ekstraklasie będzie na spokojny bardzo. Jak to jest duże zaskoczenie dla was, panowie, że Ruch Chorzów awansował bezpośrednio. Dodam jeszcze, że są ci najmniej bramek i chyba mieli najmniej doświadczoną defensywę na poziomie pierwszej ligi. Panie Danielu? No cóż, no, myślę, że tu Rafał się ze mną zgodzi, że Team Spirit tutaj odegrał kluczową rolę i możesz mieć słabszych jakościowo zawodników, ale jak ci zawodnicy tworzą w 11 zespół złożony z 12 zawodników, do tego dokładając trybuny, całą otoczkę klubu, jak się wytworzyła atmosfera wokół Ruchu i to wszystko nakręca się w jednym kierunku, nie ma żadnego, nie wiem, bodźca, który ukierunkowuje to w inną stronę, to jest klucz do tego, że dlatego Ruch jest na drugim miejscu, mimo to, że gdzieś tam miał te potknięcia, gdzie już było blisko baraży, gdzie naprawdę ja też nie wierzyłem w to do końca, że tak personalnie złożona drużyna będzie w pierwszej dwójce. No okej, baraż też dla mnie to było coś, mimo tego wszystkiego, tych punktów z tamtej rundy, ale naprawdę trener Skrobacz i cały klub jako Ruch z tych zawodników, którzy tam są, po prostu wyzwolił w nich 120-130% swoich umiejętności. Myślę, że to może się przełożyć jeszcze na wyniki w ekstraklasie, aczkolwiek, no, tak jak powiedziałeś, no, mało doświadczona drużyna. Myślę, że ten początek może być taki na fantazji, mecze u siebie, bo to tak działa. Jest to Beniaminek, kluby się będą uczyły 2, 3, 4 kolejki, ale później wyciąganie wniosków już to już kwestia trenera Skrobacza i myślę, że tutaj na pewno wzmocnienia są wskazane, aczkolwiek no tak, taka drużyna jak awansowała, to dawno nie było takiego przykładu, że szatnia naprawdę może być jak rodzina i oni tym naprawdę wygrali bardzo wiele. Dobra, żeby nie było zdziwienia, plener zmieniłem. Bateria w telefonie się wyładowała, więc musiałem dojechać do hotelu. No dobra, teraz o Ruchu. Ja się bardzo cieszę, że awansowali przede wszystkim bezpośrednio, bo myślę, że jeśli by wpadli w baraże, to mogliby mieć bardzo duże problemy ze względu na ich morale. Myślę, że tam morale były takie mocno zbudowane na tym, że można zrobić awans bezpośredni. Im się to udało. Czy niespodzianka? Uważam, że nie, bo wiem, miałem takie szczęście komentować ich w drugiej lidze, być na tym meczu finałowym, którym wygrali z Motorem w barażu. Tam było widać, jak są mocno zbudowani, jak są zmotywowani. Do tego cała otoczka ludzi na stadionie, którzy nie tylko im dobrze życzyli, ale przede wszystkim robili wszystko, aby Ruch Chorzów znalazł się w pierwszej lidze. Podejście bardzo skromne było, czyli awansujemy, zobaczymy, co przyniesie życie i będziemy się cieszyć z tego, co jest. Po pierwszej rundzie okazało się, że można powalczyć o awans i głupio by było z tego nie skorzystać. I co jest siłą Ruch Chorzów? To, co powiedział Daniel, czyli atmosfera, czyli team spirit, czyli to, że tam jeśli jeden skoczy w ogień, skacze za nim cała drużyna i do tego nawet jeszcze kibice. Stworzyli naprawdę, może nie stworzyli, ale kontynuują to, z czego Ruch Chorzów zawsze był słynny i dzięki czemu odnosił sukcesy. Ja doskonale pamiętam sukcesy Ruchu, kiedy ja w nim występowałem i na nas też nikt nie stawiał, a potrafiliśmy
naprawdę grać bardzo solidnie w obronie, grać fajnie w ofensywie, przyjemnie dla oka. I dla mnie Ruch Chorzów to też jest drużyna, którą w pewnym momencie naprawdę świetnie się oglądało. Ofensywny styl, 3-4-3 trenera Skrobacza, bazujący na utrzymaniu się przy piłce, na atakach pozycyjnych. No ale to, co powiedziałem o UKS-ie, to, co powiedziałem o Puszczy, o Wiśle, czy o Niecieczy, przyszedł moment, kiedy trzeba zagrać na wynik i trener Skrobacz to potrafił zrobić, wkomponować nowych zawodników w drużynę i powiedzmy w połowie drugiej rundy już grać mniej przyjemnie dla oka, ale grać bardzo, bardzo skutecznie. I do tego miałem również przyjemność być na dwóch lub trzech meczach Ruchu Chorzów w Gliwicach. Powiem wam szczerze, że ciary, mega ciary. Żałuję, że nie jestem piłkarzem i nie gram w barwach Ruchu, bo myślę, że mając taką akustykę stadionu, to ta 15 gwiazdka na pewno by była, bo rzeczywiście tych kibiców czuć, że są, że wspierają drużynę. I co mogę powiedzieć? Ja myślę, że przede wszystkim Ruch bazował na atmosferze, tak jak powiedziałem. Bazował przede wszystkim na dobrej grze w obronie i ja myślę, że ci chłopcy, którzy zrobili awans, popłyną na tym dalej w Ekstraklasie, na tym, że są nowi w Ekstraklasie, bo tam jest duża grupa chłopaków, którzy nigdy w życiu tak blisko nie byli Ekstraklasy. To myślę, że było ich zawsze marzeniem tam się znaleźć, wywalczyli sobie to sami i Ruch będzie bardzo ciężki do ogrania. Okej, jakieś pewnie będą wzmocnienia, ale nawet bez tych wzmocnień uważam, że Ruch Chorzów bazując na tym, co posiada, bazując na tej atmosferze, na tym pomyśle trenera Skrobacza i na tym, co się dzieje wokół klubu, to nie będzie drużyna, która będzie w dole tabeli. Uważam, że środek i to bezproblemowy w pierwszym sezonie. Trochę taka dziwna historia, bo Ruch awansował, a drugi Beniaminek, który awansował też z drugiej ligi i to z pierwszego miejsca Policzaka spadła. Czy to zadecydowała tylko kwestia piłkarzy, czy tak gdyby byli lepsi, to czy by się utrzymali? Panie Rafale. No tam jest, myślę, że kilka czynników. Ruch Chorzów, okej, zrobił również po awansie zmiany, ale to były zmiany jakby słabe ogniwa, za ogniwa, które mogą wskoczyć od razu do pierwszego składu. A myślę, że w Chojniczance raczej tych planów transferowych nikt nie rozpisał w odpowiedni sposób i jakbyśmy popatrzyli na nazwiska, jakie pojawiły się w Chojniczance, no to byśmy powiedzieli, że absolutnie to jest drużyna, która powinna walczyć o górną część tabeli, a okazało się zupełnie inaczej. Jak dla mnie transfery nieprzemyślane. No i z drugiej strony myślę, że to też kwestia tego, że w drugiej lidze już było widać, jak jest budowana Chojniczanka, jak funkcjonuje, jak gra pragmatyczny futbol i z jednej strony trener Kafarski również, pamiętam początek sezonu, chciał poprawić grę i grać ładniej dla oka. To mu niestety wyników nie przynosiło. Po jakimś czasie chciał to zmienić i wrócić do tego pragmatycznego stylu i niestety już było za późno. Już mental tych chłopaków nie był na takim poziomie, aby można było to ratować. No a później przyjście nowego trenera też nie wskurało za bardzo nic i niestety no, wpadli w otchłań tabeli pierwszej ligi i sobie nie poradzili i uważam, że najważniejsze teraz jest trochę powyciągnąć wnioski z tego sezonu, ale również do wcześniejszego sezonu, gdzie ten awans był. Mniej więcej trzeba ocenić teraz, jak się zrobiło ten awans z drugiej ligi do pierwszej, ale też generalnie pozbyć się tych wad, tych błędów, które były powtarzane, a później wszystko to, co się nie udało w pierwszej lidze również trzeba będzie poprawić.
Nie wiem, jakie plany są w Chojnicach, ale no na pewno myślę, że to będzie drużyna w przyszłym sezonie, która będzie chciała wrócić jak najbardziej w szeregi pierwszoligowców. Panie Danielu? Tak, z perspektywy mojej jeszcze, jak analizowaliśmy grę Chojnic przed naszym meczem i gdzieś z wcześniejszej rundy jako jeszcze nie trener, to uwierzcie mi, że nie jesteś w stanie się utrzymać, z całym szacunkiem dla wszystkich zawodników z linii defensywnej, ale naprawdę niestety nie było szans taką defensywą zostać w tej lidze. I z tak naprawdę hura optymistycznym graniem, z tyloma dziurami, z tyloma niedociągnięciami. I to był na przykład, to jest taki przykład naszego meczu nawet, gdzie w pierwszych 5 minutach mają 6 czy 7 rzutów rożnych i my wychodzimy z kontratakiem 3 na 1 czy 3 na 2 i to tak w przeciągu 15 minut 4 razy, więc i to w każdym meczu się powtarzało, wierzcie mi, non stop. I tu był bardzo duży problem, bo gdzieś tam te transfery, jak to tutaj Rafał wspomniał gdzieś, niestety były głównie związane z samą, jak przeanalizujemy, z samą linią ofensywną i to jest, niestety tym się nie da zbudować wszystkiego i to tak branie wszystkich, byle żeby wziąć, a wspominając ruch uzupełnił ludzi, którzy wskoczyli od razu do grania i stanowili o sile zespołu, więc jest bardzo istotne, a tutaj bardzo dużo problemów, myślę, że jeszcze więcej tam gdzieś, których my nie wiemy, ale dodatkowo myślę, że za całokształt rundy, no okej, na papierze może nie, ale za boiskowe poczynania myślę, że Chojnice za zasłużenie nie zostały w pierwszej lidze, ale jest czas na wyciągnięcie wniosków, trener Beredę został, więc jest w zespole, nie ma zmiany sternika, jest człowiek, który zna klimat, który już tam był wcześniej i teraz jest też z drużyną, która spadła i może sam budować, miał na to czas i wyciągnąć wnioski, zbudować sobie nowy zespół. A co z tego będzie? Tak jak Rafał wspomniał, myślę, że to będzie drużyna, która będzie się liczyła i w pierwszej szóstce będzie na pewno. A czy awansują? Ja życzę z całego serca, no bo gdzieś tam byłem zawodnikiem i ten sukces 10 lat temu budowałem tego klubu i właśnie akurat mija dziesięciolecie od pierwszego awansu do pierwszej ligi Chojnic, w którym brałem udział, więc na pewno trzymam kciuki, no szkoda, że się to nie udało zostać, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no nie było na to żadnych podstaw, nie było ku temu, żeby zostali w pierwszej lidze. Jeśli byście musieli wybrać po jedno zawodniku Sandec, Iskry i Chojniczanki, żeby został w pierwszej lidze, to kto to taki jest? Panie Danielu. To Sandecji. Zacznę od Sandecji. To dla mnie, mimo to, że mniej grał w końcówce, to Walski. To jest, mógł mieć po prostu teraz słabszy okres, ale to jest chłopak, który naprawdę ma swoje zalety i jest to zawodnik naprawdę na ten poziom, jak znalazł z Sandecji, to raz. Z Chojniczanki myślę, że tutaj bardziej bym się już tak, no ciężko miałby wybrać, ale myślę, że zostałbym przy pozycji bramkarza. Bo naprawdę bardzo dużo im wybronił sytuacji i tutaj jeszcze raz, jak mnie Kudła, bo Kudła jest w Katowicach, tylko Kuchta, tak? Tak. Kuchta, tak. Miał taki moment bardzo dobry i później już to całość przestała funkcjonować i został nam zespół trzeci, czyli Skra. Skrze, myślę, że to do pewnego momentu była cała drużyna, bo monolit stworzony przez trenera Dziółkę, myślę, że defensywny jak najbardziej, ale co do zawodników, no wiadomo, no tutaj można by było wskazać Bartka Babiarza,
ale też już chyba bardziej bliżej mu do przejścia na drugą stronę niż bycia zawodnikiem, aczkolwiek no, myślę, że to jest zawodnik, który myślę, że zostałby dalej w pierwszej lidze. Tak, Babi jest zdecydowanie bliżej twojej strony. Nawet bym powiedział, że bardzo blisko. A co do reszty, powiem wam szczerze, że ja chyba bym zostawił tylko Kuchtę. Bo tak jak mam popatrzeć na zawodników Sandecji na przekrój tej rundy czy całego sezonu, no to nie. Niestety, jeśli chodzi o drużynę Skry, to trener Dziuka naprawdę próbował robić wiele. Wiem, że musicie mi pomóc. Tam był jeden wyróżniający się zawodnik, on podpisał kontrakt z Druhem Chorzów i nawet chyba Szybie Szymański. Dokładnie, nawet już będzie w Ekstraklasie. Tak. I szczerze powiedziawszy, nikogo więcej ze Skry bym raczej nie widział na poziomie pierwszej ligi. No i chyba tyle. No generalnie niestety spadły drużyny, które zdecydowanie były najsłabsze, chociaż Skra mimo tego, że tego poziomu sportowego wielu zawodników nie miało jak na poziom pierwszej ligi, to myślę, że trener Dziuka sporo wyciągnął z tych chłopaków, ale wydaje mi się, że to jest dalej poziom drugiej ligi i generalnie ci zawodnicy będą może nie zmuszeni, ale generalnie będą musieli się tam pokazać. To według panów najbardziej zawiódł w tym sezonie? Wisła, bo nie awansowała, Arka, bo nie byli przynajmniej w barażach, czy jeszcze ktoś inny? Panie Rafale. Jak dla mnie jest to zdecydowanie przekrój całego sezonu, to Wisła Kraków, bo wszyscy na samym początku sezonu stawialiśmy Wisłę jako faworyta, jako drużynę, która powinna zjeść tą ligę i znaleźć się bardzo szybko w Ekstraklasie. No ale patrząc na to, co się wydarzyło po pierwszej rundzie, jak Wisła mimo wszystko zbudowała się na nową rundę, na tą rundę rewanżową, no to jakiś swój cel osiągnęli, może nie ten cel najważniejszy, czyli awans, ale udało im się wejść do tych baraży. Myślę, że tak na równi może większa porażka to jest po stronie Arki Gdynia, gdzie mając całkiem ciekawych zawodników, jak na ten poziom rozrywkowy, mając w mojej opinii najlepszego napastnika tej ligi, nawet nie awansowali do barażów, więc absolutnie to jest chyba drużyna, którą ja bym wysunął naprzód, jeśli chodzi o tych największych przegranych tego sezonu. Panie Danielu? Ja tu w 100% się zgadzam z Rafałem. Wisła pierwsze największe rozczarowanie, no nawet ten baraż, no ale zobaczmy, no mecz z Zagłębiem Sosnowiec u siebie, gdzie można wskoczyć na drugie miejsce, no z całym szacunkiem, no nie może się przydarzyć takiemu zespołowi, no nie, niestety nie. Jeszcze na wyjeździe okej, ale u siebie, no nie ma takiej opcji. No a druga też uważam, że Arka. Nawet bym tutaj dał jeszcze nasz zespół, bo też mieliśmy wszystko w sumie w swoich nogach i głowach, no ale też zbyt wiele takich niewymuszonych błędów i słabej dyspozycji w defensywie. Samą ofensywą, tak jak i my, jak i Wisła, no niestety nie jesteś w stanie zrobić awansu. Niestety. I że przy okazji tam pana Daniela o mecz przeciw Korsowi. Jak to możliwe, że przegrywacie 0-3 i to w 25 minucie, a później wygrywacie 4-3? Było na razie śledzenie tabeli na żywo, bo w pewnym momencie byliście na 6 miejscu. No tak, ogólnie jeszcze 0-3 i do tego mieliśmy czerwoną kartkę, więc myślę, że ktoś jak by obstawił na live, to by zostałby milionerem przy takim wyniku i przy czerwonej kartce, ale co do meczu, myślę, że najważniejszym momentem było to, że w dziesiątkę strzeliliśmy bramkę.
na 3-1 i do tego Oleg Komor dostał czerwoną kartkę za wślizg ratunkowy. No i to wyrównało mecz, bo tak naprawdę do tego momentu i tak nie byliśmy słabsi, tylko jak w całej rundzie traciliśmy bramki jak zespół juniorów, że tak powiem, z takiego zachowania, i jak ktoś przeanalizuje grę naszą w defensywie, i my też ją analizowaliśmy, no niestety, no, dużo sytuacji takich jak w meczu, nie wiem, z Ruchem, pewnie kojarzycie, gdzie się potyka nasz środkowy obrońca i jest rzut karny, mecz z ŁKS-em. Choćby mecz z Wisłą, gdzie siadasz do analizy i Wisła od 12 minuty do 48 nie ma piłki i tracisz bramkę po stałym fragmencie gry. I to można tak wymieniać. No a tutaj no, myślę, że chłopaki też mieli z tyłu głowy, zresztą my wszyscy, że jest szansa cały czas na to szóste miejsce, a tak się wyniki układały do pewnego momentu, że tak wspomniałeś, no byliśmy na tym szóstym miejscu, no ale no niestety stało się, jak się stało, ale chwała chłopakom za to, że zakończyliśmy sezon 2 zwycięstwami i na Sandecji u siebie. No niestety tylko, że zabrakło tego jednego meczu z tych 13 bodajże remisów, które no, niestety nie udało się przełożyć nas na zwycięstwo. Poprosiłem panów o przygotowanie najlepszego bramkarza, obrońcę pomocnika i napastnika. Według was, więc proszę, kto pierwszy? No ciężko będzie z bramkarzem, bo ja mam wytypowanych dwóch. Jest to bramkarz Ruchu Chorzów i Bielecki, i no myślę, że w przekroju całego sezonu no to bramkarz dla mnie, który ma oczywiście bardzo dużo wad, ale mimo tych wad zrobił kapitalną robotę dla tego klubu, dla chłopaków w wielu spotkaniach pomógł, więc przede wszystkim on. I drugie to jest takie wyróżnienie dla Bobka z ŁKS-u. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tak? I to jest też chłopak, który ma wielki potencjał. Tych meczów na pewno mniej w przekroju całego sezonu trochę zagrał niż Bielecki, ale też bym go wyróżnił. Obraza pan na pasnik. No ja jestem fanem Kasolika z Ruchu Chorzów, bo uważam, że to jest zawodnik, który jeszcze swojego sufitu nie dotknął. Ma go jeszcze wysoko nad głową i jest w stanie do niego dojść i być klasowym zawodnikiem, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę. Pomocnik, tu mam zgryz, bo tych pomocników trochę było, bo i Fernandez z Wisły Kraków i Pirulo z ŁKS-u, czy Roman z Podbeskidzia. Myślę, że to taka trójka zawodników, którzy mnie bardzo mocno zaimponowali w tym sezonie, byli kluczowymi zawodnikami, ciągnęli swoją drużynę do przodu, ale jakbym miał wskazać najlepszego, no to myślę, że Pirulo, ze względu na to, że był tak kluczowym zawodnikiem swojej drużyny, że w tych ważnych meczach rzeczywiście dawał liczby, dawał jakość i ŁKS zaawansował. Fernandez, no niestety, gdzieś tam potykał się wielokrotnie, przede wszystkim w końcówce sezonu. A napastnik, no to chyba każdy wie. Dla mnie zdecydowanie Czubak to jest zawodnik, który w tym sezonie przerósł tą ligę, kapitalne wykończenie, kapitalne prowadzenie piłki, intensywność, naprawdę mega zawodnik, którego chciałbym zobaczyć w Ekstraklasie, a uważam, że w Ekstraklasie też za długo by nie zakotwiczył i zrobiłby też w tej lidze dobrą robotę. Panie Danielu? No ja tutaj z bramkarzami w 100% się zgadzam, aczkolwiek nawet bym troszeczkę wyżej dał Bobka z ŁKS-u po interwencjach bardzo kluczowych z rzutów karnych i jeszcze z powtórkami, bo przy dobitkach zachowywał się niesamowicie. To tutaj z obrońców też jestem oczywiście fanem też Gasola, ale tutaj dałbym jeszcze, myślę, że Sołowieja z Puszczy, który i strzela bramki i trzymał to wszystko w ryzach i jest też niesamowity i wkomponował się w zespół Puszczy idealnie.
Z pomocników trójka trafiona przez Rafała i Goku, który u nas wykręcił niesamowity sezon, i Fernandez wiadomo, ale ja uważam i tak, że Pirulo to jest top topów tej ligi i czekam, aż w końcu wypali w Ekstraklasie. A co do napastnika, Karol, zdecydowanie, wierzcie mi, spędziłem z nim rok początku jego przygody z seniorską piłką i jest niesamowity. Wyobraźcie sobie, że grał na hali. Też pasówka niesamowita i chęć zdobywania goli. Nie wiem, czy pamiętacie taką bramkę teraz na Tychach, co ślizgiem zabrał piłkę i sam sobie strzelił, ale to jest cały Czubi. On nie odpuszcza żadnej, nie ma takiego drugiego napastnika w pierwszej lidze, który sam sobie wypracuje tyle sytuacji, co on, a do tego jeszcze wypracuje kolegom. Więc no, ja życzę mu ogólnie, żeby już był w Ekstraklasie, żeby to się udało i żeby ten transfer tam, bo myślę, że też, tak co Rafał powiedział, 10 bramek to jest minimum i on długo nie będzie grał w Ekstraklasie, aczkolwiek słyszałem też, że gdzieś może jakiś zagraniczny transfer. Trzymał kciuki za chłopaka, bo ma mega potencjał i z jego luzem, który ma w głowie, naprawdę może zrobić wiele. Nie, Bobek, Kasolik, Fernandez i Szczepan. No, zapomnieliśmy o Szczepku, widzicie. A my zrobiliśmy tu Czubaku, a tu Szczepek. To ten to w ogóle na sufit. Właśnie, ja wymieniłem dwóch z ruchu, więc trzeciego to już za dużo by było. Wiadomo, ale Daniel, to jest raz, że serce szatni, a dwa charakter i serce na boisku, nie? To jest inny typ niż Czubi, bo to jest wiadomo, ale to, co chłopak haruje dla zespołu, to chyba to wszyscy widzieli. Ja go zawsze porównuję do czasów, kiedy ja grałem w Ruchu Chorzów i my mieliśmy też takiego Szczepana, ale on był trochę mniejszy, ale bardzo podobny charakterystycznie. To był Arek Piech. No tak, właśnie. To samo, tylko innych gabarytów, ale to samo. Biegał, walczył, nie zatrzymywał się, ale to się ceni, naprawdę, to wiecie, to jest niesamowite, nie? A jest jeszcze do tego tak pozytywny, bo to jest w ogóle jego zaleta mega, nie? A MVP sezonu i taki, którego chcieliście wyróżnić i taki niedoceniany? Znaczy MVP ja już wymieniłem, no, to jest Czubak, ale niedoceniony. Myślę, że to właśnie wróciłbym do Szczepana. Szczepan tak. Trochę doceniony, zrobił kapitalną robotę, dał bramkę, nawet samą bramkę dającą awans bezpośredni w tym ostatnim meczu z Tychami, gdzie generalnie drużynie nie szło w tym spotkaniu, a on znalazł się w jednej z sytuacji, a takich meczów naprawdę było bardzo, bardzo dużo i ja uważam, że jego możemy, może nie MVP, ale najbardziej niedoceniony zawodnik tej ligi, o którym też powinno być bardzo głośno, bo gdyby nie on, to ruchu by nie było w Ekstraklasie. Dokładnie. Zgadzam się 100%. To u mnie MVP to Fernandez, a chciałem wyróżnić Dejana Michalika. Tajesz. Bo awans są Beniaminkiem i awansowali do bagaży. Przypominam, że tu Chorzów też był Beniaminkiem. Ale też dałem Michalik nie od double-double, 10 goli, 10 czas. Zgadza się. To fakt. Jest jakiś zawodnik, którego chcielibyście zobaczyć w Ekstraklasie, albo tam po prostu jest w pierwszej ligi, a nie awansował? Ogólnie Czubaka? Ja nie mogę powiedzieć, bo zaraz wyjdzie, że Warta Poznań kimś się interesuje, więc ja nie mogę wyróżniać się, mówić o takich zawodnikach, ale takich zawodników jest naprawdę sporo w pierwszej lidze, gdzie ja uważam, że jakbyśmy powyciągali, może nie z każdej drużyny, ale z pierwszej ósemki to bardzo by sobie spokojnie by sobie poradzili. Pod Beskidziu jest co najmniej dwóch zawodników obcokrajowców, których ja bym widział w Ekstraklasie chociażby. O jednym już powiedziałem. Panie Danielu? O, ja też. Wierzcie mi, że u nas na przykład to jest Goku i Florian Hartherz, ale wybrał Miedź. To jest Florian. To jest chłopak, który w ogóle mentalnie przewyższa w ogóle tą ligę.
Totalnie i nie wiem, czy połowy jeszcze zespołu Ekstraklasy to nie jest przypadek, że on zagrał w 160 spotkaniach na poziomie pierwszej i drugiej Bundesligi. To jedno i na pewno chciałbym zobaczyć Fernandeza z tego, oprócz wiadomo Karola, ale Fernandeza z Wisły, bo to jest gość naprawdę z niesamowitymi umiejętnościami, ale też wszystko przed nim. No i Kaspra Dudę, o. Naprawdę niesamowity chłopak. Jest jakiś mecz, który zapamiętacie z tego sezonu, taki, który przychodzi pierwszy na myśl? Pod Beskidzie stale Resowia. Ja tak o tym pomyślałem, bo to był taki naprawdę szalony mecz i być może przez to, że on był w końcówce sezonu, to... Że jest. Ja niestety, albo niestety, znowu się odniosę do Ruchu, bo miałem przyjemność być na tym ostatnim meczu, poczuć atmosferę, jaka jest wokół. Sam mecz nie porywał, ale to, co się działo na trybunach i po samym meczu, to człowiek rzeczywiście miał tą przysłowiową gęsią skórkę i na samym końcu, może nie powinienem o tym mówić, ale gdzieś tam jakaś łezka się zakręciła, że Ruch wraca do Ekstraklasy, więc jak dla mnie, nie ukrywam, spędziłem trochę czasu w Chorzowie, to było 8 lat prawie, więc Gera nie cieszyłem się bardzo, że wracają tam, gdzie ich miejsce i no i te dwa mecze chyba są takie do zapamiętania, aczkolwiek na tym właśnie ostatnim, o którym mówię, byłem sam, więc dla mnie wychodzi jakby na czoło. Ja pamiętam taki jeden mecz z tego sezonu Ruchu Chorzów na stadionie w Gliwicach. Nie pamiętam, z kim grali, ale w 90 minucie działo się rzecz na przykład, że był karny, chyba z ŁKS-em, że był karny, poprzeczka, chyba tam ręka jeszcze była. To był mecz z ŁKS-em, rzeczywiście było dużo kontrowersji, było dużo emocji, ale uwierzcie mi, to co się działo w tym ostatnim meczu, to okej, na boisku się za wiele nie działo, była tylko jedna bramka, ale emocje... Atmosfera wokół to, jak graliśmy z Podbeskidziem na Ruchu w Gliwicach, no to nie, to akustyka właśnie, co Rafał przytoczył wcześniej, no to dla takiej publiki, no idealne miejsce. To, co się niesie, a wyobrażam sobie, co się działo po tym, jak padł ostatni gwizdek i był awans, to jest nie do opisania, bo to trzeba po prostu przeżyć. I czy chcieliście panowie wspomnieć o jakimś klubie albo zawodniku, o którym nie mówiliśmy? Nie, myślę, że poruszyliśmy chyba wszystko, jeśli chodzi o kluby i o zawodnikach, to nie wspomniałem o Marku Mrozie. Myślę, że to jest też chłopak z wielkim potencjałem i trzymam mocno kciuki, żeby odpalił teraz, bo na pewno będzie w Ekstraklasie, więc żeby też pokazał swoją jakość w tej lidze, bo też mi się wydaje, że on może być dużą niespodzianką, dużym odkryciem dla klubu, który go teraz weźmie do siebie i tam będzie dobrą robotę robił i myślę, że ten sufit też ma jeszcze bardzo, bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o Marka, to się zgodzę też. Musimy zauważyć to, że Marek w pierwszej lidze gra przeważnie w zespołach, które bronią się przed spadkiem. Jakbyście przeanalizowali, to jeszcze tak naprawdę nie był w drużynie, która gra pod jego styl, czyli ofensywny, też spędziłem z nim rok i ma niesamowity potencjał, ale też musi trafić na kogoś, kto będzie trzymał nad nim twardą rękę i go cały czas bodźcował, bo do pracy, bo teraz jest w swoim prime, naprawdę jest w najlepszym momencie dla siebie. Rozmawiałem z nim na ostatnim meczu, idzie do Ekstraklasy. Najprawdopodobniej w twoje strony, Rafał, ale to się wszystko okaże. Ale nie tam, gdzie jesteś w fotelu, tylko skąd pochodzisz. Ale ten, a też trzymam za niego kciuki, bo naprawdę zasługuje na to, żeby tam się pokazać, bo dla niego to jest naprawdę nagroda, nie? Za te kilka lat, gdzie jest w tych drużynach, które no, grają stricte defensywnie niż to, co on może pokazać.
Jeszcze dodam na koniec, powiem na koniec, że chyba w grudniu mieliśmy też program ostatni i mówiliśmy wtedy, kto spadnie, kto awansuje i kto zostanie, kto szedł. I teraz powiem, że ja wytypowałem do awansu Arkę, Ruch i Podbeskidzie, do spadku Skrę, Odrę i Zagłębie, a na Króla Szwedzów Czubak. Pan Rafał, LKS, Ruch i Arkę na awans, Skrę sobie i Odrę na spadek i na Króla Szwedzów Bilińskiego. Pan Daniel, na awans Podbeskidzie, LKS i Arkę, a do spadku Skrę sobie i Odrę tak samo i też tak samo Króla Szwedzów Bilińskiego. Takie wyniki. Czyli nikt nie trafił, ale z awansem byłem najbliżej, chociaż tyle. Tak, 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 byłeś najbliżej. Nikt nie zauważył puszczy. Podobnie strzeliliśmy też w spadku, bo wszędzie jest Odra i Skra, tylko u mnie jest Zagłębie, a u panów Rysowie. No. No dobra, no to tyle na dziś. Dziękuję bardzo, że mogliśmy się znów połączyć i porozmawiać. Omówienie z pierwszej ligi zrobiłem z Rafałem Gryliskim. Dziękuję. Dziękuję. I Danielem Pyrgą. Dziękuję. Dziękuję. A gościem specjalnym był Marek Bartoszek, który jest Puszczy Niepołomice i do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Pa!